Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Witam. Otwieram 178. posiedzenie Komisji do Spraw Petycji. W projekcie porządku tego posiedzenia mamy następujące sprawy. W punkcie pierwszym rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 132 w sprawie zmian przepisów dotyczących udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami. W punkcie drugim rozpatrzenie petycji w sprawie aktualizacji przepisów niektórych ustaw. W punkcie trzecim rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów zawartych w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego poprzez wykreślenie artykułu 7 albo ograniczenie jego stosowania do tzw. szkód na osobie oraz wykreślenie artykułu 9. W punkcie czwartym rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy w zakresie progu wyborczego oraz zasad podziału mandatów. I w punkcie ostatnim rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej. Przypominam, że z pierwotnie przyplanowanego porządku obrad został wykreślony punkt odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 117 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia przepisów uniemożliwiających zwrot budynków z lokatorami w ramach reprywatyzacji. Czy do zaproponowanego porządku posiedzenia są uwagi? Nie słyszę, zatem uznaję, iż porządek posiedzenia został przyjęty. Bardzo proszę o przedstawienie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 132 w sprawie zmian przepisów dotyczących udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami. Bardzo proszę, kto z Państwa? Pan Minister, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja Panie Przewodniczący będę się posługiwał również nie tylko odnosząc się do odpowiedzi na Państwa pytania na dezyderat, ale także wiedzą moich koleżanki, kolegi z Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziów z Departamentu Karnego oraz Departamentu Cywilnego. Zacznę od spraw dotyczących zmian w przepisach procedury karnej, jeżeli oczywiście będę mógł, ale chyba będę. Spraw dotyczących zmian w procedurze karnej. Niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, miałem okazję przedstawiać stanowisko Ministra Sprawiedliwości do propozycji zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. I tam dotknięta była kwestia udziału organizacji społecznej w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia. Przedstawialiśmy dosyć szeroką argumentację, dlaczego w naszym przekonaniu nie powinno być przeniesienia rozwiązań, które już funkcjonują na gruncie procedury karnej w odniesieniu do przestępstw na grunt dotyczący wykroczeń. Odbyła się wówczas dyskusja co do kwestii związanych z zupełnością systemu, żeby system był zupełny, że powinno być takie rozwiązanie również, które daje prawo udziału organizacji społecznej w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia. My argumentowaliśmy to w ten sposób, że nasze stanowisko jest negatywne i tutaj również dzisiaj podtrzymuję to stanowisko w odniesieniu do wykroczeń ze względu na po pierwsze charakter tych postępowań, które dotyczą wykroczeń. To są sprawy mniejszej wagi zazwyczaj. Są to postępowania dużo szybsze, krótsze, można powiedzieć, niż takie postępowania, które dotyczą przestępstw. Przy mniejszym zaangażowaniu organów postępowania w różnego rodzaju czynności, które są prowadzone. Natomiast jest ryzyko pewnego rodzaju, ponieważ gdyby dopuścić organizację społeczną w takiej sytuacji, jeżeli mowa jest o zmianie artykułu 31 i dodanie stosownego paragrafu w kwestii dotyczącej wykroczeń, to byłoby ryzyko wydłużania tych postępowań. Te postępowania mają określony termin przedawnienia. Zresztą był on wprowadzany także na mocy takiego projektu, który był tworzony w resorcie sprawiedliwości, gdzie miałem okazję między innymi pracować przy tym przepisie. Ale te terminy są mimo wszystko krótkie. One zostały tam wydłużone, ale są mimo wszystko krótkie. I wprowadzenie możliwości udziału organizacji społecznej mogłoby spowodować zakłócenie sprawności tego postępowania. Czyli umiejętnie funkcjonujący adwokat, jakiś mecenas, który zaangażowałby, dajmy na to, organizację społeczną, mógłby doprowadzić z dużą łatwością do chociażby przedawnienia takiego
takiego postępowania. Dlatego w naszym przekonaniu nie ma potrzeby takiej, żeby akurat w sprawach o wykroczenia uczestniczyły osoby, które reprezentują organizacje społeczne, udział organizacji społecznej. Jeżeli chodzi natomiast o artykuł 90 i kwestię dotyczącą udziału czynnika społecznego w postępowaniach sądowych, jeżeli chodzi o przestępstwa, to my tak naprawdę już wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, które są zawarte w petycji, dlatego że w roku 2016 poszerzono możliwość działania w procesie karnym organizacji społecznych, czynnika społecznego i dokonano pewnych zmian. Chodzi o nowe brzmienie artykułu 90, gdzie jest możliwość udziału organizacji społecznej w postępowaniu sądowym, nawet może zgłosić swój udział po wszczęciu przewodu, po rozpoczęciu przewodu. Oczywiście są pewne przesłanki, które upoważniają do udziału. Jest to konieczność zapewnienia interesu indywidualnego czy też społecznego, ale musi to być zgodne z celami statutowymi danej organizacji. To jest oczywiście badane. Nie ma tutaj jakby takiej arbitralności sądu w kwestii dotyczącej dopuszczenia. Sąd dopuszcza, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Natomiast w przypadku, kiedy cofa taką zgodę, to sąd może w każdym czasie, strona może w każdym czasie cofnąć. Oczywiście tutaj sąd decyduje o kwestię ocenia interesu wymiaru sprawiedliwości. To już ocenia, no wiadomo, jest gospodarzem jakby tego postępowania. Natomiast wskazano wprost przypadki, kiedy można odmówić udziału takiej organizacji, czyli kwestia, gdzie to nie będzie zgodne z interesem społecznym lub indywidualnym, nie jest on objęty celami statutowymi lub organizacja nie jest w ogóle, bądź cele tej organizacji są w ogóle związane z rozpoznawaną sprawą. Więc w kwestii dotyczącej udziału czynnika społecznego zarówno artykuł 90 czy też 91, który przewiduje określone gwarancje kodeksu procedury karnej, zostały wprowadzone i tu wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom. Oczywiście chodzi, bo w dezyderacie poruszony jest kodeks karny, tak? No tam jest ta warstwa materialna, czysto procesowa jest w kodeksie procedury karnej, więc mowa jest o artykule 90 czy 91 kodeksu postępowania karnego oczywiście. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię, no to się tyczy, jeżeli chodzi o kwestie przestępstw czy wykroczeń. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą procedury cywilnej, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jaki charakter jest tych postępowań cywilnych. A więc tam dominującą zasadą, znaczy główną zasadą jest zasada kontradyktoryjności, czyli to na stronie ciąży obowiązek udowodnienia swoich racji, który chodzi o kwestie tutaj różnego rodzaju roszczeń, z którymi strona występuje. I oczywiście w dużej mierze, no, one się odnoszą, te sprawy, do interesów majątkowych, czasami tylko dotyczą dóbr osobistych. My tutaj uważamy, że te gwarancje, które są przewidziane na dzisiaj, udziału organizacji pozarządowych w procesie sądowym, one jak najbardziej są wystarczające. Nie ma podstaw do przyjęcia także, bo to było pytanie, że treść artykułu 61 kodeksu procedury cywilnej czy artykułu 90 wspomnianego przeze mnie procedury karnej mogłyby pozostawać w sprzeczności z artykułem 63. Ten artykuł 63 mówi o prawie składania skarg, petycji, wniosków w interesie publicznym, własnym i tak dalej, ponieważ tu chodzi o kwestię dotyczącą pewnych relacji, które nie mieszczą się w pojęciu relacji organ publiczny, władza publiczna, a obywatel. I w naszym przekonaniu fundamentalny w tym zakresie, dający prawo do sądu, jest artykuł 45 Konstytucji. Jeżeli chodzi o możliwość dopuszczenia w nieograniczonym zakresie organizacji społecznych w procesie cywilnym, to byłoby niebezpieczeństwo wytaczania powództw, bo hipotetycznie taka sytuacja jest możliwa. Tak samo jak w przypadku tych wykroczeń, o których mówiłem przed chwilą, tak samo i tutaj, z innych zupełnie powodów. Powództw cywilnych na rzecz jednej ze stron. I niosłoby to oczywiście daleko idące konsekwencje, mogłoby. Na przykład kwestia dotycząca zaburzenia tej zasady kontradyktoryjności, o której rozmawialiśmy. Miałoby to również pewien skutek w postaci kosztów sądowych, bo no,
te organizacje mogłyby działać na rzecz różnych grup interesów, różnych lub ideologii, finansować całe procesy sądowe. No, tu jest kwestia, odnosząc się do uchwały, tu pan sędzia pewnie szerzej powie na temat uchwały Sądu Najwyższego w tym zakresie, gdzie zwalnia się te organizacje z kosztów sądowych, to jest opłaty. My oczywiście jesteśmy bardzo, że tak powiem, otwarci i wyczuleni na czynnik społeczny, na udział w postępowaniach, natomiast musimy uważać. W przypadku kodeksu postępowania karnego uważamy, że to już zostało zagwarantowane. W sprawach o wykroczenia uważamy, że to by było niebezpieczne z punktu widzenia ewentualnej przewlekłości tych postępowań i charakter postępowań nie upoważnia do tego, żeby na dzisiaj przyjąć, że tam powinna być dokonana również zmiana. Jeżeli chodzi o procedurę cywilną, uważamy, że te gwarancje, które na dzisiaj są zapisane w przepisach, są wystarczające, natomiast dopuszczenie takie nieograniczone tych organizacji jest niebezpieczne z punktu widzenia zaburzenia tej zasady kontradyktoryjności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli mogę, nie wiem, czy mnie uzupełni pani. Ale może w odpowiedzi na pytania. Jeżeli pojawią się pytania i ja myślę, że wtedy będziecie państwo też mogli precyzyjnie odnieść się do kwestii, które mogą budzić wątpliwości. Petycję referował pan poseł Robert Warwas. Bardzo proszę o pana stanowisko. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panie ministrze, wysoka komisja, szanowni państwo. Tutaj odpowiedź na temat ministerstwa jest wyczerpująca. Tutaj dodatkowo pan minister udzielił dodatkowych informacji, tak więc rekomenduję przyjęcie odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja, szanowna komisja, jako autor petycji, jeżeli bym... Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę się. Dobra, nazywam się Wojciech Pruński. Chciałem odnieść się do słów pana ministra, jak i również do odpowiedzi całej, jeżeli można. Przede wszystkim pan minister poruszył temat postępowań karnych. Nie wiem, dlaczego poruszył postępowania wykroczeń, bowiem nie wnosiłem o takie rozwiązanie. W petycji nie ma takiego, więc to jest całkowicie niepotrzebna dyskusja, była o postępowaniach wykroczeń, bowiem nie wnosiliśmy o to w ogóle. Punkt dwa to jest artykuł 91 KPK, chciałbym zwrócić uwagę szanownej komisji, że nie zezwala na wszystkie czynności w sprawie jak organizacji pozarządowych, zezwala tylko na uczestniczenie w postępowaniu. I właśnie na to zwrócił mi ostatnio uwagę sędzia w Sądzie w Gdańsku, że nie mam prawa składać wniosków, czyli jako organizacja pozarządowa przystępująca do sprawy nie mogę wnieść na przykład uniewinnienie człowieka. A więc przepis został tak stworzony, żeby był czysto iluzoryczny, że przychodzi organizacja społeczna i może tylko popatrzeć, powiedzieć coś może, ale nie może wpłynąć w żaden sposób na postępowanie. No i tu też nie mam wątpliwości, że właśnie przepis tworzyli również sędziowie z ministerstwa, bowiem jest ich tam 270 oddelegowanych obecnie. I to właśnie oni tworzą te przepisy, na co zwracałem uwagę w mojej petycji, że niestety profesjonalni pełnomocnicy, jak i również sędziowie się znają. No miałem tu na myśli właśnie sędziów, którzy tworzą przepisy. No i to jest po prostu niesłychane, że sędzia nas ocenia w sądzie, a jeszcze później tworzy ustawy. Jeszcze mówi, czy one są dobre, czy złe i ocenia to, czy organizacje społeczne mają rację. Szanowny panie, na tej komisji mamy dobrze taką zasadę, że dyskutujemy ad rem. I tak, bardzo proszę pana o już argumenty, a dodatkowo oczywiście chciałbym panu zwrócić uwagę, że petycja jest wielokrotna. Czyli to nie tylko była pana petycja. Współautorem jestem, panie przewodniczący. Wpłynęło wiele petycji dotyczących tej samej sprawy i to oznacza, że to jest petycja wielokrotna i tego dotyczyły również kwestie tak dotyczące postępowania o wykroczenia. Także bardzo proszę o takie argumenty precyzyjnie dotyczące rozpatrywania. Kolejnym argumentem, panie przewodniczący, oczywiście ustosunkowując się, jest artykuł 61 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w którym tutaj minister wskazał, że jest możliwość przystępowania do spraw, jest już katalog. Tylko teraz należy się stanowić, dlaczego jest akurat te sprawy są wpisane w ten katalog, czyli to są alimenty, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, ochrona praw własności przemysłowej, ochrona równości, niedyskryminacji. Z tego, co się orientuje, ochrony niedyskryminacji wniosła bodajże fundacja, nie pamiętam teraz nazwy fundacji, ale fundacja to wnosiła, zabiegała, lobowała i to zostało dopisane. Pragnę zwrócić uwagę, że alimenty dotyczą również rozwodów. Proszę sobie wyobrazić, że sędziowie nie dopuszczają do spraw rozwodowych, a więc tak naprawdę ten przepis jest martwy, bowiem nie można przystąpić do postępowania, w którym są alimenty w rozwodzie. Bo oczywiście nikt nie wziął tego pod uwagę, tworząc ten przepis, ale nie można przystąpić do spraw alimentacyjnych, mimo że one tu są. To jest pierwszy szczegół. Po drugie,
Nie wiem, dlaczego akurat właśnie te sprawy są wybrane, a dlaczego nie są wybrane na przykład sprawy właśnie rozwodowe i o ochronę małoletnich, tak, w postępowaniach. No uważam, że małoletni są naszym powszechnie rozumianym dobrem społecznym i są najważniejsze tak naprawdę, bo tworzą to, co się dzieje w naszym kraju później w przyszłości. I dlaczego nie pozwolić akurat w tych sprawach bronić ich praw? No niestety ten przepis jest niejasny. Jak już wspominałem wcześniej, pozwala tylko na przystępowanie, jeżeli się powołamy na niedyskryminację, czyli że ktoś jest dyskryminowany, ale to wszystko jest zależne od sędziego. Minister również wskazał, że chodzi o koszta, że nie podał artykułu, ale tu chodzi o to, że mają zastosowanie przepisów o prokuraturze i wtedy organizacje społeczne są zwolnione z kosztów. Oczywiście jak najbardziej, jeżeli chodzi o koszty, można przecież stworzyć w przepisie paragraf 5, w którym się wskaże, że poza tego katalogu się ponosi koszta, bo to nie o to chodzi. Nie chodzi o koszta postępowania sądowych, tylko chodzi o to, żeby móc pomóc drugiemu obywatelowi, jeżeli o to poprosi. W tym momencie no niejako pan minister atakuje obywateli, tutaj zarzuca różne rzeczy, że będą tamować postępowania. To okazuje się, że to wszystko jest wina obywateli. To nie jest wina w sądach, wina jest po prostu tylko obywateli. No to jest zaskakujące, bowiem ja tego absolutnie nie rozumiem. Jedyne, o co tutaj poprosiłem szanowną komisję, to właśnie o zmianę tych przepisów, żeby móc przystępować do spraw, jeżeli ktoś o to poprosi i absolutnie nie chodzi o koszta, możemy zmienić tą zasadę i koszta mogą być. To nie w tym rzecz jest. Naprawdę chcielibyśmy po prostu móc pomagać małoletnim, dlatego moją petycję też tak nazwałem, ochronę małoletnich. Nie chodziło mi wcale o inne sprawy, ale ponieważ sędziowie mają dowolność w przystępowaniu organizacji bądź też nie, dlatego poprosiłem szanowną komisję o wykreślenie tego katalogu, bo wtedy nie będzie tych nieścisłości, że ta sprawa dotyczy tego, ta tamtego, za 2 lata ktoś będzie chciał przystępować do takiej sprawy, za 3 lata do innej. No szanowna komisja, ja bym chciał szanowną komisję poprosić i wszystkich członków komisji, żeby pochylili się jednak nad tym problemem i pozwolili przystępować organizacjom społecznym, które niosą pomoc innym obywatelom, których nie stać na to, żeby wynająć profesjonalnego pełnomocnika i proszą o pomoc organizację społeczną, żeby im pomogła. No uważam, że to jest zgodne z naszą konstytucją, że jeden obywatel może drugiego o coś poprosić i organizacja społeczna może bronić. To na tą chwilę to wszystko, szanowna komisja. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa chciałby troszkę ciszej w trakcie takich rozmów? Pan minister, tak? Proszę bardzo. Ja prosił, jeżeli to jest możliwe, żeby pani sędzia odpowiedziała. Tak, oczywiście. Proszę nie, jedna odpowiedź, bo pan sygnalizował tutaj, że sędziowie są delegowani do resortu sprawiedliwości. Nie w takiej liczbie, jak pan podał, natomiast to bardzo dobrze, że są i sędziowie są, i prokuratorzy są, i są też urzędnicy, i są też politycy. Chodzi o to, żeby jak najdoskonalej przygotowywać materiały w procesie legislacyjnym. Uczestniczą przedstawiciele różnych zawodów, są i prokuratorzy. Panie ministrze, to nie jest przedmiotem petycji. Dyskutujemy, tak, ja wiem, tylko, że to jest, dyskutujemy o argumentach dotyczących... Są mecenasi, są różne osoby. Chodzi o to, żeby dokument był jak najdoskonalej przygotowany. Panie ministrze, naturalne. Dziękuję. Jeżeli chodzi, jeszcze jedna rzecz, kwestia tego, że wypowiadamy się przeciwko obywatelom. No, jeżeli pan podaje sprawy z udziałem osób małoletnich, to wiem, są to tak delikatne sprawy, będzie tutaj dzisiaj jeszcze punkt, jeden z dezyderatów dotyczył osób małoletnich, gdzie właśnie ze względu na ochronę tych małoletnich i delikatność tych spraw należałoby się zastanowić. To mówienie o tym, że my występujemy przeciwko obywatelom, jest bardzo daleko idącym atakiem na nas, bo to jest nieprawda. Zresztą panu mówiłem, że w 2016 roku przygotowaliśmy, były już pewne rozwiązania wprowadzone w tej kadencji. Może jeszcze pani sędzia. Proszę bardzo. Pani jeszcze sędzia. Jedno zdanie uzupełnienia. Merytorycznie sędzia Maja Minkisiewicz, Ministerstwo Sprawiedliwości. Chciałam zaznaczyć, że zgodnie właśnie z nowelizacją z 2016 roku każda organizacja, to nie jest prawda, że sąd w tej chwili ma arbitralne prawo odmówić którejś z organizacji, każda, o ile jej zadania statusowe są objęte przesłankami przewidzianymi w artykule 90, na każdym etapie postępowania może zgłosić taki wniosek. I tutaj też jedna uwaga odnośnie tego zastrzeżenia, że sądy nie dopuszczają, czy że rodzi to
rodzi to obawę, że przedstawiciel organizacji społecznej nie może się wypowiedzieć zgodnie z artykułem 406 Kodeksu Postępowania Karnego. Po zamknięciu przewodu sądowego sąd ma obowiązek udzielić głosu w mowach końcowym, w tym także w przepisie artykułu 406 paragraf 1 został ujęty przedstawiciel organizacji społecznej, może wypowiedzieć swoje stanowisko, może także składać oświadczenia na piśmie. Jeżeli sąd w toku postępowania uzna, że to oświadczenie jest na tyle istotne dla danej sprawy, może taki dokument uznać za dowód z dokumentu. Może, jeżeli te informacje przekazywane przez przedstawiciela organizacji społecznej są na tyle istotne, może również podjąć decyzję o przesłuchaniu takiej osoby w charakterze świadka. Stąd też wszystkie gwarancje zostały w pełni uwzględnione, natomiast kwestia tych pozytywnych, jak i negatywnych, czyli zgody. Z jednej strony rzeczywiście pan minister to już wspominał, są to sprawy na tyle delikatne, nie zawsze strony życzą sobie, by organizacja brała udział nawet tutaj na etapie postępowania karnego, są to przecież sprawy prywatne. Stąd też, o ile nie wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, zostały obwarowane w nowelizacją z 2016 zarówno pozytywne przesłanki, czyli na żądanie choćby jednej ze stron organizacja taka jest dopuszczana, a jeżeli jedna ze stron sobie nie życzy, wówczas sąd wyłącza, chyba że wymaga udziału organizacji społecznej dobro wymiaru sprawiedliwości. Stąd też mamy tutaj także taką gwarancję przewidzianą. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan sędzia także? Tak. Proszę bardzo. Ja się odniosę. Maciej Klonowski, naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego. Ja się odniosę przede wszystkim do argumentów tutaj podnoszonych dotyczących kodeksu postępowania cywilnego i artykułu 61. Proszę Państwa, no, kodeks postępowania cywilnego co do zasady jako akt reguluje kwestie postępowania sądowego dotyczących roszczeń prywatnych, tak, w sprawach cywilnych. Chodzi w związku z czym sprawy te dotyczą osobistych spraw większości obywateli. Samo pojęcie, że tak powiem, prywatności oznacza pewne kwestie już w swoim łacińskim źródłosłowie, wyłączone właśnie z domeny publicznej. W związku z czym zasadą jest też, że jeżeli ktoś może w sposób czy to swobodny zawierać umowy, czy też w sposób swobodny może dysponować, rozporządzać przedmiotem swojej własności, te zasady wszystkie przenoszą się potem na etap postępowania cywilnego, na etapie właśnie już prowadzenia procesu i znajdują swój wyraz z jednej strony w zasadzie dyspozycyjności, to znaczy, że każdy może zrezygnować ewentualnie z roszczenia, jak i w zasadzie kontradyktoryjności, to znaczy każdy powinien dokładać starań do walki o swoje interesy. I teraz czynnik społeczny, organizacje pozarządowe pojawiają się wtedy i tylko wtedy, kiedy wymaga tego interes publiczny w tego typu postępowaniach, a siłą rzeczy nie w każdej sprawie ten interes publiczny występuje. No tak jak w życiu codziennym nie ma interesu publicznego, żeby ktoś wchodził do mojego mieszkania i sprawdzał, jak się tam zachowuje, czy też wchodził w kwestie umów, kontraktów. Te rzeczy są przecież niejawne. W związku z czym ustawodawca podejmuje świadomą decyzję, ważąc te wartości konstytucyjne tak naprawdę, z jednej strony właśnie tego prawa do prywatności, z drugiej strony zapewnienia pewnego elementu interesu publicznego, gdzie tym interes publiczny na przykład może wymagać wyrównywania dysproporcji między siłami tych stron postępowań, bo taki jest współczesny obrót gospodarczy, że czasami jednostka staje wobec korporacji, która dominuje środkami, ma przewagę rzeczywistą ekonomiczną, że właśnie w tych wypadkach dopuszcza się do udziału w sprawach organizacje pozarządowe. Stąd też ta lista spraw wymienionych w artykule 61 jest nieprzypadkowa, tak? To są właśnie sprawy, gdzie ewentualnie osoba słabsza ekonomicznie może wymagać uzasadnionego wsparcia tych organizacji pozarządowych, które przecież też mogą być dużymi podmiotami ze znacznymi zasobami finansowymi, majątkowymi, osobowymi. I dlatego są to sprawy właśnie jak alimenty, ochrona środowiska, ochrona konsumentów w szczególności właśnie, czy też praw własności przemysłowej, czy równość i niedyskryminacja. Ale przede wszystkim tutaj ten interes prywatny jest ważony tym, że gdzieś tam ten udział organizacji może w tych sprawach przeważnie majątkowych wyrównywać pewne szanse. Natomiast dopuszczenie w całym procedurze cywilnej na nieograniczonych zasadach dostępu organizacji pozarządowych mogłoby powodować właśnie daleko idące zaburzenie i dysproporcje właśnie w zakresie równowagi kontradyktoryjności.
tak zwanego equality of arms, tak? Ponieważ przykładowo tutaj pan użył argumentu, że organizacja może chcieć pomóc powodowi, ale oczywiście w postępowaniu cywilnym po drugiej stronie sali sądowej jest przecież pozwany, tak? Jak pozwany ma się w tym momencie zachować, kiedy powód wytacza przeciwko niemu powództwo przy wsparciu organizacji społecznej, dysponującej znacznymi zasobami majątkowymi, która rzuca na szale te swoje zasoby w jakimś tam też celu, bo przecież to zawsze musi się wiązać z działalnością statutową tej organizacji. I w tym momencie ta druga strona tak naprawdę, ona też może nie mieć pieniędzy na adwokata, ona też może nie mieć środków na prowadzenie procesów. Co więcej, w wypadkach rzadkich, ale łatwych do pomyślenia, takiego zmasowanego strzału, kiedy kilka procesów przeciwko takiej osobie byłoby zaangażowanych, tego typu liberalizm, że tak powiem, w zakresie dostępu organizacji pozarządowych do procesu mógłby powodować, doprowadzić do pewnych wypaczeń, czy to w zakresie wolności słowa, swobody wypowiedzi, bo to mogą być sprawy o przecież dobro osobiste, czy też ewentualnie funkcjonowanie konkurencji. Także dziękuję bardzo, nie będę przeciągał. Dziękuję panu sędziemu. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan, proszę się przedstawić. Dzień dobry, Przemysław Koziński. Ja, szanowny panie przewodniczący, szanowna komisjo, przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na pewną niespójność ze strony tutaj stanowiska ministerstwa, ponieważ z jednej strony słyszy się o konieczności zwiększenia udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, słyszy się o wprowadzeniu ławników do składów sędziowskich, a z drugiej strony ministerstwo no właśnie tutaj tak bardzo restrykcyjnie podchodzi do tej propozycji przedstawionej przez autora petycji, gdzie no wydaje się, szanowny panie przewodniczący i szanowna komisjo, iż wprowadzenie, ułatwienie organizacjom pozarządowym uczestnictwa w sprawach sądowych jest najtańszym rozwiązaniem wprowadzenia tego czynnika społecznego do wymiaru sprawiedliwości i generalnie tak myślę, iż autorowi petycji, współautorom, przede wszystkim geneza tutaj i na myśli mieli stworzenie tej petycji, aby te organizacje pozarządowe miały tak jakby quasi czynnik kontrolny nad tym, co się dzieje w trakcie postępowań sądowych, ponieważ no niestety, co też możemy zauważyć również z różnych doniesień medialnych, no niektóre postępowania sądowe dalej prowadzone w polskich sądach, dalej pozostawiają i poziom ich prowadzenia, dalej pozostawia wiele do życzenia i organizacje pozarządowe jako przedstawiciel społeczny mógłby podnieść jakość prowadzonych postępowań sądowych. Być może odnosząc się już konkretnie do kodeksu postępowania karnego i tutaj czynnika kodeksu postępowania karnego, być może autorom i współautorom tej petycji chodziło o to, iż te przepisy, które są zawarte w kodeksie postępowania karnego, nie do końca są precyzyjne. Jak tutaj przedstawiał mój przedmówca, niektóre sądy, w praktykach niektórych sądów jest taka, że dopuszcza wnioski dowodowe czy też mowy końcowe, a w innych postępowań sędziowie nie dopuszczają do mów końcowych i do składania wniosków dowodowych i przeprowadzania innych czynności. Więc jak widać, tutaj w praktyce sądów dalej jest duża dowolność i uznaniowość i może należałoby doprecyzować te przepisy, aby ukrócić tą dowolność i uznaniowość, aby wszędzie była jednolita, w całym kraju jednolita praktyka prowadzenia tych postępowań karnych. Natomiast odnosząc się do kodeksu postępowania cywilnego, tutaj pan naczelnik przedstawił, iż no,
katalog tych spraw, gdzie są dopuszczane organizacje pozarządowe, wymieniony jest głównie ze względu na interes publiczny, jaki tym sprawom przyświeca. No nie wiem, szanowny panie przewodniczący, szanowna komisjo, jaki tutaj jest wysoki interes publiczny w sprawach dotyczących ochrony praw własności przemysłowej, który miałby być nadrzędny nad chociażby, co pan minister zwrócił uwagę, iż sprawy opiekuńcze dotyczące małoletnich są bardzo delikatnymi sprawami, czyli tu powinien być przede wszystkim priorytetowy interes publiczny nad tym, aby czynnik społeczny mógł uczestniczyć w tych sprawach i to priorytetowo i w pierwszej kolejności. Skoro wymienione są alimenty, to szanowny panie przewodniczący i szanowna komisjo, ja dostrzegam, że tutaj ten przepis nie jest prawidłowo do końca sformułowany, ponieważ skoro są alimenty, to powinny tutaj być zawarty cały katalog spraw rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych, do których mogłyby przystępować organizacje pozarządowe. Tutaj no, argumentem pana naczelnika było to, że no, tu wymienione są alimenty ze względu na to, że małoletni jako osoba słabsza nie może żądać, występować z roszczeniem. Oczywistym jest, szanowny panie przewodniczący i szanowna komisjo, iż to nie małoletni występuje do sądu z tym roszczeniem, tylko przedstawiciel ustawowy małoletniego, przy którym dany małoletni przebywa w danej chwili. I skoro tutaj jest ustawodawca przewidział alimenty i interes publiczny, i interes małoletniego i jako osoby słabszej, małoletni również jako osoba słabsza nie jest w stanie na przykład, kiedy jest izolowany od drugiego rodzica, wystąpić z roszczeniem do sądu o to, żeby przestał być izolowany od drugiego rodzica. I tutaj, szanowna komisjo, uważam, że ten przepis powinien zostać uzupełniony o sprawy opiekuńcze, wychowawcze i rodzinne. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko tytułem pewnego wyjaśnienia, zwłaszcza tu dla wnoszących petycje. Tryb petycyjny ma charakter uzupełniający i pomocniczy. I ten tryb nie wyklucza podstawowych trybów inicjatywy ustawodawczej. A zatem jeżeli projekt uzyska poparcie 15 posłów, albo będzie projektem rządowym, albo prezydenckim, albo w trybie inicjatywy obywatelskiej, to są te tryby podstawowe. My tutaj mamy za zadanie tylko w takich ograniczonym zakresie i w sprawach, w których nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli jest zasadniczy, podstawowy spór, to powinien być zastosowany ten tryb podstawowy inicjatywy ustawodawczej. Proszę zatem pana posła Warwasa o konkluzję i rekomendacje. Szanowny panie przewodniczący, panie ministrze, dziękuję za tę dyskusję. Podtrzymuję tutaj swoją rekomendację, aby przyjąć odpowiedź na dezyderat Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję, a zatem jest rekomendacja, aby przyjąć odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 132 w sprawie zmian przepisów dotyczących udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, zatem uznaję, iż komisja przyjęła taką decyzję, przyjęła odpowiedź ministra sprawiedliwości. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę pana posła przewodniczącego Andrzeja Smirnowa o przedstawienie petycji w sprawie zmiany przepisów zawartych w senackim projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego poprzez wykreślenie artykułu 7 albo ograniczenie jego stosowania do tak zwanych szkód na osobie oraz wykreślenie artykułu 9. Dziękuję bardzo. Petycja w gruncie rzeczy dotyczy tej samej ustawy, którą już raz rozpatrywaliśmy, a jest to projekt senacki ustawy. I stąd ja od razu chciałbym powiedzieć, że my nie mamy kompetencji do wprowadzania poprawek do senackich projektów ustawy. Ta ustawa jest w procesie legislacyjnym i oczywiście
strony mogą w różny sposób wprowadzać swoje opinie. Natomiast w przeciwieństwie do poprzedniej petycji, która dotyczyła tej samej ustawy i podobnych spraw, przede wszystkim w zakresie wyłączenia z ustawy możliwości cesji, ta ustawa dotyczy nieco innych spraw, to znaczy, które w zasadzie wymagają pewnej refleksji, bo tutaj chodzi o usunięcie z ustawy zapisów wyłączających prawo do tak zwanego bezgotówkowego rozliczenia odszkodowania należnego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, przyjęte jest rzeczywiście, że zakłady motoryzacyjne bardzo często przejmują całą rolę w procesie na przykład naprawy szkód, które powstały w tym czasie. I oczywiście dla klientów tych zakładów jest to forma bardzo wygodna. Stąd problem jest istotny. Natomiast ponieważ my nie mamy żadnych kompetencji wpływania w tej chwili na proces legislacyjny, a zwłaszcza wykreślania z projektu ustawy senackiej, znaczy z projektu ustawy zapisów, które tam powstały. Stąd ja proponuję oczywiście, żebyśmy zaniechali prac nad tą petycją, natomiast aby tę ostatnią petycję, żebyśmy przekazali do odpowiedniej komisji sejmowej, w której w tej chwili rozpatrywany jest projekt senackiej ustawy. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Pan. Proszę się przedstawić. Proszę o głos. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Alfred Frankę, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. My może nieco z boku stoimy, nie jesteśmy bardzo biznesowo w to zaangażowani. W związku z tym też tam łatwiej jest trzeźwiej, że tak powiem, spojrzeć na problemy i ubezpieczycieli, i warsztatów motoryzacyjnych, i kierowców w tej kwestii. Chciałbym pokazać Państwu taki trójkąt kolizji interesów, który występuje, który tutaj Pan bardzo słusznie uwypuklił. Ubezpieczyciele z jednej strony chcą oczywiście jak najwyższych stawek za ubezpieczenie, co jest zrozumiałe, i chcą jak najniższych kosztów obsługi poszkodowanych. Warsztaty z kolei motoryzacyjne chciałyby jak najwyższą stawkę za roboczą godzinę i chciałyby oczywiście uzyskać jak największą marżę ze sprzedaży części zamiennych i też stosunkowo dobrze naprawić ten samochód po to, żeby klient powrócił. I trzecim tym elementem tego trójkąta kolizji, to celowo nazywam, jest kierowca, który chciałby jak najmniejszą stawkę zapłacić za ubezpieczenie i jak najlepiej naprawiony mieć samochód, wręcz drogo, bo wtedy będzie dobrze. I tu wiadomo, zgody interesów nigdy nie będzie pomiędzy w całym tym trójkącie, stąd naruszanie jakiejkolwiek równowagi jest po prostu niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że kto tak naprawdę płaci za funkcjonowanie tego trójkąta? Płaci ten, który ubezpiecza swój samochód i nie ma wypadków drogowych. To jest główna osoba, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem całego tego systemu. Stąd stoimy na stanowisku, że ze względu na spadającą rentowność napraw samochodowych w kwestii tych napraw powypadkowych, bo o tych naprawach mówimy tutaj, tu trzeba bardzo rozróżnić naprawy mechaniczne od napraw powypadkowych. Absolutnie popieramy tego typu rozwiązanie, które w petycji tutaj zostało przedstawione, czyli wręcz wykreślenie punktów artykułu 7 i 9, który doprowadzi do tego, że nie będzie możliwości napraw bezgotówkowych, które są no niezwykle istotne w funkcjonowaniu całości tego mechanizmu. Natomiast też chciałem podsunąć jeden z pomysłów do dalszego jakiegoś procedowania, żeby rozdzielić kwestie odszkodowań osobowych od kwestii napraw samochodów. I oczywiście tutaj ubezpieczyciele pewnie i mają rację, chociaż bardzo się nie zagłębiają w kwestie napraw, kwestii tych odszkodowań osobowych, ale słyszałem, że w wielu krajach Europy stosuje się tak zwane tabele odszkodowawcze, czyli konkretne kwoty wyliczone za takie czy inne szkody osobowe, i to bardzo by uprościło cały mechanizm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? To ja tylko dodam, że w moim przekonaniu wniosek o odstąpienie od prac Sejmu jest wnioskiem kierowanym do, tak jak mówił Pan Przewodniczący Smirnow, do toczącego się procesu legislacyjnego. Tam trzeba przedstawić ten wniosek, tam trzeba przedstawić argumenty i przekonać do podjęcia takiej decyzji. Jasne, jasne, jasne.
Panie przewodniczący, proszę. Tak, taki sens był mojego wniosku. Ja zresztą to, o czym pan mówił, ja tutaj dostrzegam oczywiście problem, który powinien być rozważany w komisji, która zajmuje się tym projektem ustawy. Natomiast w moim przekonaniu tego typu petycje w ogóle nie powinny wpływać do naszej ustawy. Jest to błąd moim zdaniem tych, którzy opiniują wstępnie, ponieważ nasza komisja nie może ingerować w projekty ustawy senackiej, znaczy w żaden projekt nie może. Może jedynie występować z wnioskami już jako komisyjnymi o zmianę ustawy, która została uchwalona. Szanowni Państwo, projekt znajduje się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest to druk 3136. Został tam skierowany w dniu 16 stycznia, a zatem tam w toku tamtych prac należy przedstawiać tego typu stanowiska i postulaty. A zatem jest rekomendacja, byśmy przekazali tę petycję do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do wykorzystania w toku toczących się. A my nie uwzględniamy żądania będącego przedmiotem sporu, przekazujemy petycję do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, zatem uznaję, iż komisja przyjęła taką decyzję. Przechodzimy do kolejnej sprawy. Bardzo proszę pana posła Bogdana Latosińskiego o przedstawienie petycji w sprawie zmiany ustawy z 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy w zakresie progu wyborczego oraz zasad podziału mandatów. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Petycja wpłynęła do Kancelarii Sejmu w grudniu 2018 roku, autorem której jest Stowarzyszenie Oburzeni. Petycja spełnia wymogi formalne oraz mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu. Petycja zawiera wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany ustawy z 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy w postaci uchylenia artykułu 196, 197, 198, 232 i artykułu 356 tegoż aktu. Celem petycji jest usunięcie z polskiego prawa progu wyborczego oraz systemu podziału mandatów metodą D'Hondta. Wnioskodawcy przekonują, że sprawiają one, iż obecnie obowiązujący kodeks wyborczy jest niedemokratyczny, niesprawiedliwy, sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z zasadą równości i proporcjonalności i prawem międzynarodowym. W tym celu powołują się na kilka przykładów z ubiegłorocznych wyborów samorządowych, w których kandydaci z większą liczbą uzyskanych głosów nie zdobyli mandatu radnych, a udało się to osobom, które tych głosów miały mniej, ale reprezentowały bardziej popularne partie lub komitety. Autorzy petycji twierdzą, że zdecydowanie bardziej sprawiedliwszy byłby system większościowy oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych. Domagają się oni wprowadzenia postulowanych zmian jeszcze przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i Sejmu. Instytucja progu wyborczego i system podziału mandatu metodą D'Hondta wywodzą się z konstytucyjnej zasady proporcjonalności zawartej w przypadku wyborów do Sejmu RP na poziomie konstytucyjnym, zaś w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w przepisach kodeksu wyborczego. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nie definiuje jednak proporcjonalności, traktując ją jako pojęcie zastane. Niemniej jednak można mówić o pewnym minimum, które w przypadku tej zasady musi obowiązywać. Jest nim przeprowadzenie wyborów w wielomandatowych okręgach wyborczych, w których konkurują ze sobą różne listy kandydatów, a podział mandatów jest dokonywany przy pomocy przyjętej metody. Ustawa zasadnicza nie narzuca konkretnej metody. Ma ona być zgodna z ogólną zasadą proporcjonalności przy założeniu, że nie chodzi o proporcjonalność w ujęciu ściśle matematycznym, gdyż wzorcowy i idealny proporcjonalizm podziału mandatów nie istnieje. Niewątpliwie podział mandatu metodą D'Hondta promuje kandydatów z list większą ilością głosów i przez to może doprowadzić do sytuacji, że kandydat z dużym poparciem, ale startujący z mniejszej listy nie zawsze uzyska mandat. Zaletą tej metody jest jednak to, że jej brak reprezentatywności w niektórych przypadkach jednocześnie wpływa na większą zdolność do rządzenia organu. Ciała wybierane przy pomocy bardziej reprezentatywnego podziału mandatu mogą poprzez rozproszenie mandatów utrudniać wyłonienie stabilnej większości zdolnej do sprawowanego rządzenia. Potwierdza to w Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich wyroków, gdzie stwierdza się, że system wyborczy, zwłaszcza poprzez regulację prawną, podział mandatu musi uwzględniać
że funkcja wyborów jest ściśle związana z celem, któremu one służą. Chodzi o wyłonienie większości mogącej realizować konstytucyjne i ustawowe kompetencje. Podobna zasada funkcjonuje w przypadku istnienia progów wyborczych w kodeksie wyborczym, gdyż ich ewentualny brak grozi nadmiernym rozproszeniem politycznym organu przedstawicielskiego i w konsekwencji z problemami z ustanowieniem stabilnej większości. Mimo praktycznych i merytorycznych wątpliwości nie ma prawnych przeciwwskazań do zmiany formuły wyborczej i likwidacji progów wyborczych, choć muszą one odbywać się w ramach konstytucyjnej zasady proporcjonalności wykluczającej wprowadzenie systemu większościowego, o co zabiegają autorzy petycji. Również przepisy prawa Unii Europejskiej regulujące metody wybierania przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego zabraniają krajom członkowskim takich zmian przepisów kodeksu wyborczego i formuły wyborczej, które uderzałyby w zasady proporcjonalności i wprowadzały system większościowy. Artykuły zawarte w akcie prawnym dotyczącym wyboru członków Parlamentu Europejskiego wyraźnie wskazują, że w każdym państwie członkowskim przedstawiciele są wybierani według zasady proporcjonalności. I choć, tak jak powyżej wspomniałem, nie ma prawnych przeszkód do zmian w prawie wyborczym, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego zaleca stosowanie tzw. ciszy legislacyjnej, która polega na powstrzymaniu się przez ustawodawcę z uchwaleniem istotnych zmian w prawie wyborczym w 6-miesięcznym okresie poprzedzającym wybory. Wyjątki od tej reguły dozwolone są jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Zasada ta wywodzi się z dobrej praktyki państwa demokratycznego zapobiegającej manipulacjom wyborczym służącym do uzyskania konkretnej korzyści ugrupowaniom politycznym. Polskie prawo i legislacja Unii Europejskiej nie zabrania zmienienia zasad kodeksu wyborczego dotyczących metod liczenia głosów i progu wyborczego, ale muszą być one zgodne z zasadą proporcjonalności i nie mogą wprowadzać systemu większościowego. Największą barierą w realizacji żądania umieszczonego w petycji byłoby funkcjonowanie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zalecenie stosowania ciszy legislacyjnej. Utrzymanie metody D'Hondta i obecnie obowiązującego progu wyborczego nie jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia reprezentatywności, ale ma zaletę w postaci bardziej stabilnych politycznie organów przedstawicielskich przy ich zastosowaniu. Należy również pamiętać o tym, że nie da się wprowadzić systemu, który byłby idealnie proporcjonalny. Konflikt między tymi wartościami będzie zawsze przedmiotem sporu ekspertów prawa wyborczego i konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Rekomendacja, panie pośle? Myślę, że nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Myślę, że to jest sprawa, o której żeśmy wiele razy dyskutowali. Właśnie mówiliśmy o tym, że to nie tryb petycyjny powinien służyć rozstrzyganiu, a w drugiej kolejności oczywiście mamy też swoje przekonania i myślę, że one zostały bardzo celnie wyartykułowane w opinii Biura Analiz Sejmowych. A zatem jest rekomendacja, by nie uwzględniać żądania będącego przedmiotem petycji w sprawie zmiany kodeksu wyborczego. Czy wobec takiej rekomendacji są zarzuty, są uwagi? Nie słyszę, zatem uznaję, iż komisja przyjęła taką decyzję. Proszę pana posła Roberta Warwasa o przedstawienie petycji w sprawie aktualizacji przepisów niektórych ustaw. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisja, szanowni państwo, celem petycji jest wprowadzenie zmian mających na celu dostosowanie brzmienia przepisów do zmian wprowadzonych innymi ustawami. Propozycje te mają charakter porządkujący. Autor petycji postuluje zmiany w następującym zakresie. Po pierwsze, artykuł 5 punkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie bazy danych. Po drugie, artykuł 15 ustęp 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po trzecie, artykuł 12 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim. Po czwarte, w artykule 48 ustęp 2 zdanie 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo wekslowe. Po piąte, artykuł 54 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo czekowe. Petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu i spełnia wszelkie wymogi formalne. Postulat pierwszy dotyczy wraz z uchyleniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez artykuł 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Interpretacja artykułu 5 punkt 1 ustawy o ochronie bazy danych może być problematyczna. I tutaj, aby wyeliminować wątpliwości, które mogą pojawić się w praktyce, w przepisie tym, jak słusznie zauważył autor petycji, warto byłoby zmienić odesłanie do ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców.
Postulat drugi. W odniesieniu do drugiego postulatu przedstawionym właśnie jest również postulat nowelizacji artykułu 15 ust. 3 ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencyjności polegający na zastąpieniu występującego w tym przepisie odesłania do prawa działalności gospodarczej z 1999 roku odesłaniem do ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Trzeci postulat, autor petycji słusznie postuluje zmianę artykułu 12 ust. 1 poprzez zamieszczenie w nim odesłania do obowiązującej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauki, ponieważ ustawa, o której mowa w tym przepisie, została uchylona przez artykuł 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku, przepisy wprowadzające ustawy reformującej system nauki. Czwarty postulat chodzi o propozycję zmiany artykułu 48 ust. 2 zdania 2 prawa wekslowego. Trzeba stwierdzić, iż nowelizacja polegająca na dodaniu wyrazu narodowego przez określenie Banku Polskiego dostosowałaby brzmienie tego przepisu do terminologii występującej w Konstytucji oraz innych aktach prawnych, dlatego postulat zawarty w petycji należy ocenić pozytywnie. Piąty postulat, autor petycji proponuje, aby w artykule 54 prawo czekowe wskazać wprost, iż bankierem jest bank w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe. Ponieważ definicja bankiera zamieszczona w artykule 54 prawa czekowego jest już nieaktualna, a rekonstrukcja tego pojęcia powinna odbywać się z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów prawa. I tutaj właśnie sam kierunek zmian wydaje się być właściwy. Jednak podejmując pracę nad nowelizacją artykułu 54 należałoby rozważyć, w jakim sposób zdefiniować pojęcie bankiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Panie pośle, poproszę o rekomendację. Dziękuję. Żądanie przedstawione w petycji jest zasadne. Wprowadzane postulaty w niej i te rozwiązania, które autor petycji wskazuje, służą zwiększeniu systemowej spójności prawa. Wprowadzenie postulatów autora petycji tutaj w punktach od 1 do 4 nie budzi zastrzeżeń. Natomiast realizacja ostatniego postulatu wymaga rozważenia, jakie podmioty ustawodawca zamierza uznać za bankiera na gruncie artykułu 54 prawa czekowego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z tym, że tutaj sprawa dotyczy kompetencji kilku ministerstw, dlatego wnioskuję o skierowanie dezyduratu do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia wyżej wymienionych zmian przy najbliższych nowelizacjach ustaw. Dziękuję. Dziękuję. Rekomendacja, byśmy wystąpili z dezyderatem do Prezesa Rady Ministrów o uwzględnienie postulatów zawartych w petycji w projektach, nad którymi pracuje rząd. Czy do takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, a zatem uznaję, iż komisja podjęła taką decyzję. I przechodzimy do ostatniego punktu. Proszę również pana posła Roberta Warwasa o przedstawienie petycji w sprawie zmiany ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o policji w zakresie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo. Tak jak tutaj przedstawił pan przewodniczący, petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu i spełnia wszelkie wymogi formalne. Autor petycji proponuje, aby obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie ustawy o policji uzyskał uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej przeprowadzonej na podstawie artykułu 132 ust. 4b ustawy o policji. Wnioskodawca zaproponował zmianę artykułu 132 ust. 4c ustawy o policji oraz dodanie do tego artykułu ustępów od 4d do 4g. Szanowni Państwo, proponowane zmiany są analogiczne do treści znowelizowanej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Trafnie podnosi autor petycji, że funkcjonariuszowi policji powinno przysługiwać uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej. Jak bowiem słusznie zauważa wnioskodawca, że ustawodawca zdecydował o nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie analogicznym, to jest jak wprowadzający uprawnienia do zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej. Również, jak trafnie zauważa wnioskodawca, funkcjonariusze Straży Granicznej zostali uprawnieni do zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2012 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania dyscyplinacyjnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dlatego pozostawienie zatem policyjnej pragmatyki służbowej bez możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej nie wydaje się zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, proszę się przedstawić i proszę o głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proszę Państwa, wszelkie postulaty dotyczące praw funkcjonariuszy, czy w zakresie doprecyzowania, czy doszczegółowienia są przez nas bardzo szczegółowo analizowane i trzeba rozpatrywać je z punktu widzenia samych konsekwencji dla całej formacji. Dla formacji 100-tysięcznej, gdzie mamy 100 tysięcy funkcjonariuszy, gdzie mamy bardzo dużą liczbę bardzo różnych, skomplikowanych spraw, też związanych z kwestiami postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z artykułem 32 ustęp 4b ustawy o policji, w przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, przełożony dyscyplinarny może odstąpić od wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną w formie notatki rozmowę dyscyplinującą. To jest forma fakultatywna, uzupełniająca, w znaczny sposób łagodząca konsekwencje takiego działania. Rozmowy dyscyplinującej nie można rozpatrywać w kategoriach kary dyscyplinarnej, zresztą nie mieści się ona w kategoriach kary dyscyplinarnej, kary, która zresztą przekłada się na bardzo daleko idące skutki dla funkcjonariuszy, bo oprócz tych wprost wymienionych w artykule 134, nagany zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do pełnienia służby, wyznaczenia na niższe stanowisko, obniżenia stopnia, wydalenia ze służby, również rozmowa dyscyplinująca nie wiąże się z kwestiami wprost, z konsekwencjami finansowymi, czyli tymi dodatkowymi, które też są uwarunkowane przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego. Chociażby kwestii obniżenia nagrody rocznej, czy przełożenia na kwestie wyróżnień. Więc jest to forma łagodząca, alternatywna, wtedy, kiedy mamy do czynienia z mniejszym naruszeniem dyscypliny. Proszę Państwa, wszelkie zmiany, jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, muszą przekładać się bezpośrednio na kompleksowość tych uregulowań, które tyczą się całokształtu działań realizowanych w tym zakresie. Z punktu widzenia statystycznego, w skali roku prowadzonych jest około 3800 rozmów dyscyplinujących, natomiast samych postępowań dyscyplinarnych jest około 1826. Proszę Państwa, proste przeniesienie, czy umożliwienie przejścia wprost z tej łagodnej formy rozmowy dyscyplinującej na kwestię postępowania dyscyplinarnego jako takiego, które w konsekwencji zaskarżenia tej rozmowy dyscyplinującej mogłoby przyczynić się wprost do sparaliżowania tak naprawdę funkcjonowania policji w zakresie prowadzonych tam postępowań z punktu widzenia skali tego. Mówimy tutaj o czymś dwukrotnie wyższym niż jest realnie prowadzone, jeśli chodzi o postępowania dyscyplinarne, ale również z punktu widzenia samych skutków tego postępowania. Dlatego też jeśli w ogóle wprowadzanie zmian w zakresie postępowań dyscyplinarnych, to powinny mieć one charakter kompleksowy. I rzeczywiście w Policji, w Komendzie Głównej Policji prowadzone są obecnie prace dotyczące kompleksowego uregulowania tej kwestii, również z uwzględnieniem sfery dotyczącej rozmów dyscyplinujących. Natomiast incydentalne, drobne zmiany, korekty, no, wydają się dysfunkcjonalne. Tak? Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że w tej chwili już mamy kolejną ingerencję w sferę postępowań dyscyplinarnych. Na etapie prac Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych mamy druk 1064 związany z tak zwaną rehabilitacją prawną, czyli w sytuacji zbiegu postępowania dyscyplinarnego i postępowania karnego. To oczywiście jest inny element, natomiast też bezpośrednio rzutujący na samą kwestię postępowań dyscyplinarnych. Dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stoi na stanowisku, że tak jednostkowe, incydentalne podejście do tego tak skomplikowanego i przekładającego się na funkcjonowanie całej formacji aspektu nie ma sensu. Tak? Znacznie jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby jeśli to dokonywać zmian kompleksowych i nad nimi pracujemy w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić i proszę głos. Tomasz Oklejak. Naczelnik Wydziału do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. A temat rozmów dyscyplinujących ma już jakby długą historię w biurze.
Rzecznik w 2005 roku już występował o to, żeby przywrócić tę instytucję, bo ona w policji w ogóle nie istniała. Znaczy była jeszcze lata temu, już została zlikwidowana i przywrócona, ale przywrócona w niepełnym kształcie. W niepełnym kształcie, bowiem nie ma możliwości zakwestionowania przez funkcjonariusza. W 2009 roku ówczesny rzecznik Kochanowski zwracał się o wprowadzenie stosownych zmian i w 2015 pani profesor Lipowicz też występowała do ministra spraw wewnętrznych o to, żeby uwzględnić tę możliwość zakwestionowania. Z czego to się wzięło? No, wzięło się ze skarg policjantów, które trafiały do rzecznika. Pan dyrektor jakby był uprzejmy wskazać o tej niskiej dolegliwości i o tym, że nie wywołuje bezpośrednich skutków, co oczywiście jest prawdą, bowiem sama rozmowa dyscyplinująca nie jest karą, czy notatka z tej rozmowy nie jest karą dyscyplinarną, jest to środek dyscyplinujący funkcjonariusza w przypadkach mniejszej wagi. I ten przypadek mniejszej wagi jest takim wspólnym mianownikiem dla kar upomnienia, które w innych pragmatykach służbowych istnieją. Chodzi o te przewinienia najmniejszej wagi. Czy ona jest w ramach postępowania dyscyplinarnego? Jest w rozdziale postępowanie dyscyplinarne, więc nie jest to postępowanie dyscyplinarne sensu stricto, natomiast jest to środek na pewno dyscyplinujący funkcjonariusza. Czy nie wywołuje skutków? Bezpośrednich nie, ale pośrednie już tak. I ze skarg, które trafiały do rzecznika, wynika między innymi, że funkcjonariusze, że i z orzecznictwa też i sądów administracyjnych zdaje się, że takie rozmowy dyscyplinujące są brane pod uwagę przy opiniowaniu służbowym. I w sytuacji, kiedy funkcjonariusz nie ma możliwości odwołania się od takiej rozmowy, no to nazwijmy to w cudzysłowie fałszywa notatka, a jednak trafia do jego akt osobowych i może być wyszczególniona w opinii służbowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz natomiast są, jeżeli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, jest coś takiego jak zasady wymiary kary. I wcześniejsza, aktualna rozmowa, notatka z rozmowy dyscyplinującej może mieć wpływ na karę kolejną, jeżeli przewinienie jest podobne. Więc w takim zakresie na pewno to oddziałuje. Czy to jest duża liczba? Oczywiście duża liczba rozmów dyscyplinujących jest. Oczywiście dane statystyczne odzwierciedlają. Natomiast liczba odwołań od tych przewinień, wydaje mi się jednak, że to jest promil osób, które by odwoływały się, bowiem odwołanie się od notatki z rozmowy dyscyplinującej wiąże się z możliwością otrzymania kary dyscyplinarnej, bowiem w takich sytuacjach sprawa przekazywana jest do postępowania dyscyplinarnego i dla funkcjonariusza, który rzeczywiście popełni przewinienie dyscyplinarne, a ryzyko poniesienia kary, czy nawet uznanie winnym i odstąpienie od ukarania, to się wiąże obniżenie nagrody rocznej przynajmniej o 20%. To już jest kara finansowa. Więc to ryzyko stoi po stronie policjanta. Czy on przyjmie to, czy nie przyjmie? I wydaje mi się, że niewielu w sytuacjach, niewielu okolicznościach zdarzyłoby się. Natomiast mam wiedzę co do sytuacji, że policjantom w ich ocenie bezzasadnie wszczynano te postępowania, rozmowy dyscyplinujące i w tym zakresie mamy tu do czynienia w ocenie rzecznika z pominięciem legislacyjnym. Ta instytucja jest po prostu niepełna i potrzebny jest środek, który dawałby możliwość policjantom zakwestionowania treści tej notatki. Dziękuję. Dziękuję panie pośle. Ja bym proponował rozważyć wystąpienie jednak do ministra spraw wewnętrznych z dezyderatem, bo myślę wobec przedstawionych tu stanowisk dobrze byłoby, gdybyśmy uzyskali taką precyzyjną pisemną opinię, pisemne stanowisko ministra spraw wewnętrznych, zwłaszcza, że w podobnej sprawie dotyczącej Krajowej Administracji Skarbowej, tak jak pan wspomniał, nasza komisja postanowiła wnieść projekt ustawy, był to druk 2040 i wówczas w stanowisku Rady Ministrów w konkluzji pojawił się taki zapis. W związku z faktem, że regulacje zaproponowane w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wymagają uzupełnienia w znacznym zakresie,
Rada Ministrów opowiada się za wstrzymaniem prac legislacyjnych nad przedłożonym komisyjnym projektem o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, proponując włączenie regulacji objętych wyżej wskazanym komisyjnym projektem ustawy o KAS do rządowego projektu nowelizacji nowelizującego ustawę o KAS, normującego szerszy zakres tematyczny zmian. Wydaje się, że to wymaga przemyślenia również w świetle tego stanowiska Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i wtedy taka już precyzyjna, wyartykułowana na piśmie opinia w odpowiedzi na nasz dezyderat może być przedmiotem dyskusji. Myślę, że z udziałem również zainteresowanych i myślę, że dobrze, żeby się tu również przedstawiciele Związku Zawodowego Policjantów, którzy mogą nam powiedzieć, na ile te argumenty przedstawione w odpowiedzi na dezyderat, tak jak pan przypuszcza, że skala odwołań może być minimalna w stosunku, pan ma z kolei obawy, że to może sparaliżować działania policji. Spróbujmy wyważyć te racje i wtedy podjąć ostateczną decyzję. Bardzo proszę o pana stanowisko, panie pośle. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, w pełni podzielam tutaj te uwagi. Wydaje się, że petycja jest zasadna, ale w związku z tym, że trwają tutaj już prace w tym obszarze w szerszym zakresie, tutaj też rekomenduję wystąpienie właśnie z takim pismem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o to, żeby tą sprawę wyjaśnić. Tak więc rekomenduję dezyderat do ministerstwa. Dziękuję. Dziękuję, a zatem jest rekomendacja dezyderat do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postulatu zawartego w petycji dotyczącej wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, uznaję, iż komisja przyjęła taką decyzję. Szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek tego posiedzenia. Teraz 3 minuty przerwy organizacyjnej i przystąpimy do kolejnego posiedzenia spóźnionego, ale no, sprawy wymagały takiej spokojnej wymiany argumentów. Dziękuję bardzo. Zamykam to posiedzenie komisji.